Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego piątego modułu kursu Potrzeby i problemy osób chorych i niesamodzielnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Samoopieka to podjęcie odpowiedzialności za siebie, czyli troska o swoje zdrowie. Dotyczy to dokonywania wyboru i kształtowania przez nas nawyków zdrowotnych, takich jak regularne uprawianie gimnastyki, przestrzeganie zbilansowanej diety, powstrzymywanie się od palenia papierosów, radzenie sobie ze stresem. Czy odpowiedzialne stosowanie leków, zarówno zalecanych przez lekarza czy pielęgniarkę, jak i nabywanych na własną rękę? Samoopieka oznacza w praktyce zapobieganie wypadkom, aktywne kontrolowanie swojego zdrowia w celu uchwycenia wczesnych objawów choroby i orientowanie się, kiedy należy szukać profesjonalnej pomocy. Pielęgnacja. W medycynie stosowanie zasad medycznych i humanitarnych przez odpowiednio przeszkolone osoby w celu utrzymania zdrowia i sprawności chorego pomocy choremu w powrocie do zdrowia oraz zmniejszenia dolegliwości bólowych i strachu u chorego. Pielęgnowanie jest to asystowanie człowiekowi w samopielęgnowaniu wówczas, gdy on sam z jakichś przyczyn tego robić nie może. To troszczenie się o drugiego człowieka i pomaganie mu. To otworzenie takiej relacji międzyludzkiej, aby pacjent osiągnął stany zdrowia będący synonimem samodzielności. Samopielęgnacja samodzielne wykonywanie czynności pielęgnacyjnych, higienicznych, samoobsługowych. Samopielęgnację dzielimy na uniwersalną podejmowana jest przez wszystkich ludzi i zmierza do zaspokajania potrzeb znaczących dla zdrowia i życia człowieka. Oznacza korzystanie z następujących zróżnicowanych czynników i możliwości. Powietrze, woda, pożywienie, wydalanie, aktywność, odpoczynek, dobrowolna samotność, interakcja socjalna, unikanie niebezpieczeństw, wspomaganie funkcjonowania jako osoby. Rozwojową odgrywa istotną rolę w procesach rozwojowych człowieka. Dzieli się na dwie kategorie: zapewnienie takich warunków, które wspierają procesy życia i promują procesy rozwoju, to jest osiągania coraz wyższego poziomu organizacji ludzkich struktur i dojrzałości. Od życia wewnątrzmacicznego przez wszystkie stadia życia człowieka. Zapewnienie opieki zmierzającej do zapobiegania tym czynnikom, które mogą wpływać ujemnie na ludzki rozwój, albo przezwyciężenie skutków takich ograniczeń, jak pozbawienie możliwości edukacji, problemy adaptacji socjalnej, braki w zakresie kształtowania zdrowej indywidualności, utrata bliskich, utrata pracy, własności, nagłe przeniesienie do nieznanego środowiska. Problemy związane ze statusem społecznym, złe zdrowie i różne ułomności, trudne warunki życiowe, choroba terminalna i zbliżająca się śmierć. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.